Cześć Maciek. Cześć Amal. Cześć, siema. Cześć, dawno się nie widzieliśmy. Sztama. Sztama. Opowiedz, co tam u ciebie słychać. To tak, no. Słuchajcie, chciałem powiedzieć historię swojego życia. Moje życie ostatnio się pokomplikowało. Zmieniło się diametralnie. Czemu się zmieniło? No. Chciałbym wam pokazać coś generalnie. Długo się do tego zbierałem. Stwierdziłem, że upublicznię to. Chciałbym pokazać wam swojego węża. Maciek właśnie go trzymał w ustach. No dobra, Maciek. Widzę, że jesteś ucieszony. Bardzo. No, co lubię trzymać twojego węża w ustach. Tak, no. Żadna mi tego nie mówiła. Ale... Co sądzę? Może pokażmy go z bliska, jak wygląda. To jest kobra. Zakupiona na wspólnej u Araba. O, tak wygląda. Tutaj jest... To jest kawałek psiej kupy, który się przykleił. Ale... koledzy z Egiptu bardzo dobrze tutaj wyrzeźbili w gównie, że tak faraona. No, to jest kobra, tutaj jest, no nie wiem jak to nazwać, ustnik ze złota. Ze złota, oczywiście. To jest złoto, tak jak ta szisza jest kurwa złota. Jej nie widać na szczęście za bardzo, bo trochę zardzewiała. Złoto rdzewieje. Nie wierzcie. Poszedłeś, pamiętam, do Pichonta. No nie wierzcie, ale chciałem tylko powiedzieć coś. Nie wierzcie, jak wam mówią, że złota się nie da zarysować i że nie rdzewieje. Dokładnie. Kurwa, nie. Maciek poszedł do Pichonta z myślą, że kupi sobie fajną szyszę. Patrzę, na półce stoi złota szysza 70 zł, czy tam 80. Myślisz, i było napisane 20 karat. Myślisz sobie, no dokładnie, myślisz sobie, kurwa, kupię. Dokładnie tak sobie pomyślałem. I co? I kurwa kupiłeś. I kupiłem. I kupiłeś i przynosili do domu. Wszystko było okej. Nagle co? Twój tata ją rozpalił. Leżała, ile ona leżała? Z tydzień, dwa? Tydzień, na balkonie. Dzisiaj patrzysz, popielniczka zardzewiała. I takie to złoto jest, za 80 zł w Pichoncie. Złoto za 80 zł. Monet! Monet. Złotych monet, proszę. Srebrniku. Tak. Powiedz w ogóle, jak tobie się ten wąż podoba, bo... No, dla mnie no to jak kupa trochę wygląda. Nie, wiesz co, mi się strasznie spodobało. Kilka słów do kolegi chyba Konrad miał na imię, który chciał kupić kobrę. Mówił, że ceny jej są w granicach 40, tam 70 czy tam 80 zł. Faktycznie. Takie ceny są na Allegro, na stronach internetowych, nawet w Shisha Center na ulicy Wspólnej. Jak ja się dowiedziałem, że wąż tej wielkości kosztuje 27 zł, to po prostu powiedziałem dziękuję, do widzenia, ja pójdę sobie dwie ulice dalej. Poszedłem do takiej miłej pani na Wspólnej, która sprzedaje, to jest Wspólna chyba 67. Byłeś u pani na Wspólnej, tej co ma żarcie, tak? Tak, to jest pani Danuta. Pani Danuta? Ale naprawdę? Wiesz, tak jak ta na Wspólnej z tego serialu, czy Danuta, ona i Danusiu chyba tak do niej mówi. Pani Danusiu. Z panem Romanem tam sprzedają. Pytam się, w jakiej cenie są węże? Ona mówi 20 zł, wszystkie. Tak patrzę, ta kobra, identyczna. Na pewno nie powiedziała wszystkie. Siśkie. Nie, ona nie. Jest Polka. Aha, czyli ona mówi szyszkie. 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 Ona mówi szyszkie. To jest kobra szyszek zrobiona. I stwierdziłem, że ja poproszę węża. Kobrę. 20 zł, jestem z niej bardzo zadowolony. 20 to ona pewnie ma tutaj metalowy pręt. Można sobie. Ja nie myję węży. To nie jest. No, Ja nie myję węży, Maciek. Wiesz, jak my myjemy fajerwerki wspólnie, a węży nie myjemy. Słuchaj, pokaż, jak można ładnie zawiesić na wardze. Patrz, możesz sobie siedzieć przy komputerze, przy klawiaturce, tam. Czekaj, ręce mogą być zajęte nawet czym innym. Czekaj, nie wiem, co wy robicie. O, warga mi się. Testowany na różnych wagach. Na zębach nawet. Posiada, zaczęli tak na zęby. Posiada atest ginekologiczny. O. I kale się dzisiaj. I rączki wolne, prawa, lewa i jedziemy. Ja wiem. Może opowiedz o tym, jak pierdolałeś się głos. Tak, stary, słuchajcie. Idę sobie wczoraj przy zachodni na przystanek.
patrzy się do tyłu. Poczekaj, poczekaj, opowiadaj, ja tam ci zrobię zbliżenie na twarz. Żeby nie było lipy! Czekaj, żeby nie było lipy, ja zrobię komin taki Made in China. No dobra, dobra, czekaj, czekaj, tutaj kurde, profesjonalny statyw, tutaj realizatorka. Realizatorka, dawaj, 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 no i już możesz zacząć opowiadać, teraz będą wyznania Amala. Dzień dobry, nazywam się Amal, mam 22 lata i jestem poszkodowany, nie dostałem odszkodowania, bo nie byłem w szpitalu oraz na L4 również nie pójdę, bo tak w ciągu miesiąca to głupio. Może tak. Opowiem, co mi się przydarzyło, taka przykra historia, szedłem sobie wczoraj na przystanek przy Dworcu Zachodnim, tak patrzę się, bo padał deszcz, patrzę się w niebo, patrzę, nagle się odwróciłem i bach, w tabliczkę. Pokaż, pokaż tą ranę, pokaż kurwa tą ranę, pokaż tą ranę. No ja... I patrzę, krew się leje, widać Maciek. Widać, bardzo dobrze. Widać kurwa, ty zrobiłeś takie zbliżenie, takie wiesz, jeden na jeden. Widać to, tak, no na pewno ekran i teraz widzę twoje oczy, tylko widać i nos. Opowiadaj, pokaż jaki jesteś. Smutny, no tak. I słuchajcie, popłakałem się, bo od razu mi przyjechał autobus, wsiadam do tego autobusu, ludzie się patrzą jak na debila, jestem myślę, o co chodzi. Trzymam się kurwa, krew się leje, całe biało, t-shirt czerwony. Poszedłem w redakcję. Jakbyś miesiączki dostał. Dokładnie, tylko że z głowy. Poszedłem, słuchajcie. A taka była ta krew innej konsystencji niż zwykle? Nie, no czerwona była. No ale konsystencji. Taka wiesz. No, taka jak no wiesz. Jak miesiączka. Próbowałeś kiedyś. Oczywiście. No dobrze, kontynuuj, bo jeszcze jest. Tutaj sobie myślicie pewnie, że robimy sobie jaja, jesteśmy głupi, jesteśmy głupi! Tak, bo jest puenta tutaj. Kupiłem sobie plasterki, jakieś takie chusteczki nasączone spirytusem. No i co? Dzisiaj wychodzę, biorę tam, szykuję węża, szykuję węgielki, szykuję tytoń. Miałem wychodzić do Maćka, założyłem buty, a mama do mnie dać ci 7 zł na plasterki, żeby się drugi raz nie pierdolnął. Wszedłem do domu, bardzo przykra sprawa, nawet starzy się ze mnie śmieją, słuchaj. Kurwa, to nie jest śmieszne, Maciek, to nie jest śmieszne. I to nie jest pierwszy raz. Nie jest pierwszy raz. Kiedy się z ciebie rodzice śmieją? Jaki urodziłem się śmiać? Już się śmiali wtedy. No. Ja, jaki śmieszny! Tak się radzi, kurwa? Tak, śmiejesz się z kurwy syna? To ja coś pokażę! Ja coś pokażę, teraz wy się pośmiejecie. O! Widzicie? Zgadnijcie, kto to jest, kurwa! Co to się ze mnie robi, coś to jest ten skurwy syniemany, co się śmieje tam. Z tyłu to jest, jak on się nazywa ze Starogardu? Szymonek. Ma swoje hobby? Ale zrób taką. Mam swoje hobby? Zrób taką minę jak tutaj. A jaką? Jest, poczekaj, ja nie widzę. No, ryj w ryj. Okulary nawet takie same są. Identyczne. Macie taką minę do starej bansy, ja? Ale czy ty jesteś homoseksualistem, powiedz mi, bo wiesz. Ale czy to znaczy, że jestem fajny? Tak! A co jest? A wiesz, co znaczy gay po angielsku? Człowiek wesoły. Pozytywista. Pozytywista. Dobrze, słuchajcie, bo nam już odpierdala tutaj. Liczymy, że Dallas Studios zrobi parodię po prostu naszego filmiku, że zorganizujemy bankiecik i kurwa, będzie fajnie. Mankiecik. To się melanż nazywa. Ja bankiecik. Ja nie wiem. Ugotujemy. Zrobimy lasagne, kupimy ciastka. Kasię Müller zaprosimy. Tak, i ona nam zrobi bankiecik. Zrobi nam lasagne, tam co jeszcze tam zrobi, to zrobi. Dokładnie. No dobra, słuchajcie, bo tu już się robi długo, strasznie i mi się przykro zrobiło z tego powodu. To co? To do następnego odcinka. Przywitałem się z Maćkiem, no to Maciek, cześć. Cześć.